życie poplątane jest u każdego w jakiś sposób, ale właśnie zmiany, czasami ta odwaga zmian pozwala na to, żeby popróbować czegoś innego. No i tak też w moim przypadku było to, że musiałem szukać po prostu zawodu, całkowicie nowego, nieznanego mi zawodu, żeby się utrzymać. I takie było założenie tego. Szczęśliwy traf pozwolił trafić do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, gdzie pani dyrektor zaproponowała mi pracę na kole. Nie odmówiłem, bo nie mogłem odmówić, ale nigdy na tym kole nie siedziałem. Spróbowałem i raptem okazało się, że człowiek tak jakby do tego był stworzony i czekał na to prawie 40 lat, żeby tej gliny zacząć dotykać. Garncarstwo było pewnym uspokojeniem, jakby portem takim, do którego człowiek dobijał po jakichś tam burzach. No, bycie garncarzem to nie jest praca w określonych godzinach, tylko jest to jakby sposób na życie. I to albo jest przyjemne i się w tym jest, albo tego po prostu nie ma. To jest całkiem inna praca jak bycie na przykład ceramikiem. Jeżeli prowadzi się garncarnię, jest się garncarzem, czy jakkolwiek by to nazwać, ale w każdym razie pracuje się z taką żywo, czy raczej można powiedzieć z materią zawierającą życie i wodę, bo tym jest glina, to nie można tego w jakiś sposób w pewnym momencie zostawić, ani też nie można tego szybko zacząć. To jest tak, że no, glina leży, dojrzewa, ona musi być wilgotna, musi być przykryta. Jeżeli pracuje się z garkiem, z naczyniem, to też to się toczy, suszy się, trzeba być w odpowiednim nastroju, żeby można było na kole to wytoczyć, bo to nie jest robienie z formy. Żeby naczynia wychodziły podobne, to trzeba w jakiś sposób się do tego nastawić. I wszystkie te składowe, których celem jest jakby zrobienie tego bardzo prostego naczynia, to determinują sposób życia. To jest takie może dziwne, śmieszne, ale żeby zrobić garnek, to trzeba być garncarzem, a żeby być garncarzem, to trzeba wybrać akurat taki zakon życia i w tym żyć, inaczej się tego nie zrobi. My bardziej jesteśmy teraz obserwatorami, no niejako przez szybę pewnych rzeczy. No chociażby no, internet, to jest właśnie dla mnie to jest ta szyba nałożona na świat, że my tego nie dotykamy, a to widzimy tylko, czy ewentualnie słyszymy. A praca w tym rzemiośle zmusza człowieka do dotykania dosłownie no, gliny tymi wszystkimi zmysłami. To raz, że nogami chodzi się, tej gliny się dotyka się dłońmi. Tą glinę próbuje się, bo to też jest jeden ze sposobów, żeby wyczuć glinę, czy ma odpowiedni skład mineralogiczny. Ale to jest najprostszy sposób, żeby grudkę gliny wziąć po prostu na język, rozetrzeć na podniebieniu i wtedy wyczuwa się doskonale, jak tam jest, jak subtelnej frakcji jest ta glina. To wymaga takiej głębokiej uwagi i dopiero wtedy można z niej, jako z takiego bardzo prymitywnego tworzywa, działać rzeczy po prostu ładne.
we współczesnym świecie myślę, że no niewielu ludzi ma tą przyjemność, żeby bosą stopą dotykać żywego dębowego drewna, niezalakierowanego, takiego, który się cały czas się ściera, które jest takie bardzo aksamitne w dotyku i jednocześnie bardzo twarde. No jest to ta przyjemność, ten luksus pracy, na którą można sobie już tam po iluś latach pozwolić i stwierdzić, że to jest akurat to, co chcę robić. Dłoń jak oko ma tyle receptorów, że wyczuje się najmniejsze jakieś niuanse. Tutaj jakby w pewnym momencie wyłączają się oczy i musimy się nauczyć, no na przykład tworzyć kształty nie patrząc na nie. To jest też rzecz niesamowita. Jest pomysł i ręce same tworzą pewien kształt, ale to wymaga czasu. To są zresztą te rzeczy u garncarzy, które po iluś tam latach, czasami to nawet mówię, to jest kilkanaście lat, czy pod koniec życia, ale widać, że ta właśnie taka pasja toczenia, to jest właśnie ten kontakt, że jest się w stanie zmaterializować swoją wizję bez pomostu wzroku i dodatkowo jeszcze bardzo szybko. To jest... Można pewne rzeczy zaśpiewać, na przykład wykrzyczeć, to jest ten rodzaj sztuki podobny do garcarstwa, że w ciągu kilkunastu sekund jesteśmy w stanie wyrzucić z siebie jakiś zamysł artystyczny. I to jest trudne do opowiedzenia, trzeba po prostu spróbować. W kręgu litewskim, skąd mój nauczyciel pochodził, to glina bardzo szybko się przedstawia uczniowi jako po prostu kobietę. I te wszystkie cechy tak jakoś bardzo mocno przylegają do tej gliny i jakby w kontekście tej kobiecości uczy się postępowania z tą gliną. To jest właśnie ta delikatność, ta cierpliwość, to zdecydowanie. Taka pryśność, czyli tutaj jest to takie bardzo, bardzo obrazowe, a jednocześnie tam bez przerysowania i bez takiej teatralizacji. Może właśnie też i dlatego garncarze czują taką jakby głęboką więź z tym. Garncarze mają takie, że tak powiem, miłościwo, pieszczotliwe podejście do materii. Ja akurat o tym rozmawiam i z innymi rzemieślnikami i tam jest całkowicie inne traktowanie. Jeżeli ma się natchnienie w kobiecie, to tak można krótko określić, jeżeli ma się natchnienie w kobiecie, to jest się wtedy w stanie tworzyć serię naczyń takich, które mają w sobie właśnie coś z kobiety. Można to w ten sposób określić. Sam też widzę, jak ludzie przychodzą do pracowni, oni jakby intuicyjnie wyłapują z całej gromady naczyń akurat właśnie te, które powstały w takim twórczym amoku. Do tego jest potrzebna kobieta, tu tak można, że tak powiem, skwitować, to inaczej się tego nie zrobi, a przynajmniej te kształty. Ludzie często jakby w chęci ucieczki, w zagubieniu się takim często przyjeżdżają i próbują odnaleźć się w tym rzemiośle, ale to nie jest proste. Ja odradzam wszystkim, bo to nie jest lekarstwo na pustkę czy na nudę w życiu. Najpierw trzeba się poczuć w środku jakby gotowym do tego, żeby ten zawód uprawiać. To oczywiście można odbyć kurs, można zacząć się uczyć. Ale to jeszcze nie jest to, bo tu trzeba diametralnie zmienić życie. Tego się nie da robić na zasadzie uprawiania hobby w piątek na przykład od 16 do 17. To absolutnie nie jest to. To zmienia się styl życia, nastawienie do świata i to dopiero daje, czy dopiero wtedy można jakby złapać tą istotę tego. Na to trzeba czasu.
samo toczenie na kole i poznanie właściwości gliny wtedy, kiedy ona jeszcze jest gliną żywą i plastyczną, to jest tak jakby jeden zakres, czy pierwszy stopień nauki, a drugim stopniem jest obsługa pieca, umiejętność palenia. No, garncarz powinien umieć wybudować piec, wtedy dopiero to urządzenie zna się tak jakby od podszewki i jest się w stanie ingerować w proces technologiczny palenia. Ale tu przede wszystkim ileś tam wypałów, które się przeprowadzi w danym piecu, gwarantuje powtarzalność i jakiś sukces przy wypale. Tak, żeby możliwie mało tych naczyń było popękanych. W momencie, kiedy garncarz umieszcza naczynia w piecu, oddaje tak jakby je we władanie innej przestrzeni. Glina zaczyna wysychać. No i Litwini to tak ładnie nazywają, że glina w tym momencie zaczyna umierać. To umieranie polega bardziej na przejściu jakby w drugie życie, czy też jakby w inny poziom funkcjonowania. Wtedy, kiedy staje się już ceramiką, no do tego jest potrzebna faza przejścia. Dla tej materii rozpoczął się jakby inne, nowe życie. Stała się na powrót skałą. W zasadzie no, w tym momencie też można mówić, że przeszła w stan takiego wiecznego trwania. Nas już nie będzie, a te skorupy, które przy pomocy naszych rąk nabrały takich, a nie innych kształtów, będą trwały i trwały. Cierpliwość do nieożywionej, takiej, no można powiedzieć, złośliwej materii i też jakby podejmowanie takiego trudu walki ze swoimi słabościami. Na to trzeba czasu. To jest to, że czasu nie przeskoczy się i to naprawdę są lata. Ja z początku, jak się tego uczyłem, to też mi się wydawało, że to na 2-3 lata i już będę pewne rzeczy umiał i znał. Okazało się, że nie wiem, to człowiek będzie się do końca życia uczył, nie wiem, minęło 10 lat, ponad 10 lat, kiedy się tym zajmuję i cały czas mi się wydaje, że to jest dopiero początek drogi.